Janikowski, brązowy medalista w zapasach w stylu klasycznym z Londynu. Dwie walki w zawodowym MMA, dwa nokauty. Najlepsze odkrycie 2017 roku według kapituły polskiego MMA. Damian, 5 minut dla Ciebie. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, Damian Janikowski, druga walka wieczoru gali KSW 43. Damian, słyszeliśmy przed chwilą Janika, słyszeliśmy też jego wcześniejsze wypowiedzi. Czy działa Ci trochę na nerwy Twój rywal z zagranicy? Dzisiaj się minęliśmy tutaj 10 razy. Dopiero pierwszy raz mi spojrzał w oczy tak naprawdę tutaj. Czyli okazuje się, że dużo krzyczy, a zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na walce. No tutaj jakoś nie potrafię się do mnie odezwać, nic głupiego powiedzieć. Może też się boi. A może właśnie widzę, że po Twoich emocjach, że trochę to działa, czyli to będzie Cię motywowało do tego, żeby sobie jeszcze lepiej, przepraszam, z nim poradzić, no bo on powiedział pierwsza runda knockout i Damian w ogóle nie ma nic do powiedzenia, nie jest w stanie mi nic zrobić. No, nie mam nic do powiedzenia, generalnie jest to śmieszne z jego strony. Zresztą macie dużo przykładów, jak dużo zawodników czasami potrafi pyszczyć przed swoimi walkami. Później dostaje dużo obek po walce, że za dużo krzyczał, a wcale nie pokazał tego na walce. Oczywiście nie mówię, różnie bywa, tak? Można wygrać, można przegrać. Ale ja oczywiście nie dam mu tej wygranej. Będę, tak jak to Michał Materla powiedział kiedyś, może mu zabraknąć techniki, może mu zabraknąć siły, ale nigdy nie zabraknie mu charakteru. Ja walczę właśnie o moje serce, mój charakter jest właśnie do tego. Przy okazji nigdy w życiu nie przegrałem z ciemnoskórym człowiekiem walki i mam nadzieję, że teraz też nie przegram. Zaliczyłeś debiut w KSW na największej gali w historii Europy, jeśli chodzi o MMA. Potem pokonałeś absolutnego weterana polskiej sceny zawodnika, który ma najwięcej stoczonych pojedynków. Teraz zaliczysz debiut przed własną publicznością. Czy to dla Ciebie ważne osiągnięcie? Nie, to jest... Znaczy nie, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję w ogóle włodarzom, że mieli taki pomysł, że zorganizowali we Wrocławiu po kilku latach we Wrocławiu właśnie galę. Jestem twarzą tej gali, przez chwilę miałem walkę wieczoru, ale też się z tego cieszę powodu, że jednak walki mistrzowskie muszą być o ten walkę o pas. Ja właśnie tą walką kiedyś i jeszcze może następnymi sobie zasłużę o to, żeby walczyć o miano walki wieczoru, walkę właśnie o pas. A chciałem jeszcze powiedzieć, że już jeden wcześniejszy właśnie mój przeciwnik, Antoni Chmielewski, powiedział, to jest MMA, to nie są zapasy, ja Ci pokażę, jak się walczy z olimpijczykami, bo już z niejednym wygrałem, a okazało się inaczej. Ja mu pokazałem moją brutalną olimpijską siłę i nie odezwał się ani razu po tej walce. Zapowiada się zatem wielki ogień. Proszę Państwa, Damian Janikowski, zawodnik drugiej walki wieczoru gali KSW 43.